obchodzimy jubileusz 40-lecia powstania naszej parafii. Obchodzimy 40. rocznicę jej założenia, a także za chwilę obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w naszym kościele zostanie ukoronowany. Cała nasza wspólnota parafialna cieszy się i raduje z obecnej uroczystości. Bogu Wszechmogącemu pragniemy podziękować za wszystkie łaski, a Matce Najświętszej, patronce parafii, za jej wstawiennictwo i opiekę. Today, we celebrate the 40th anniversary of our parish, and at the beginning of this Mass, the icon of Our Lady of Częstochowa will be crowned. On this occasion, we warmly welcome Bishop Robert Fisher, Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Detroit, who is the main celebrant of our ceremony. Witamy bardzo serdecznie księdza biskupa Roberta Fischera. Witamy również serdecznie księdza Mateusza Gardyńskiego, prokuratora generalnego, który przybył do nas z Rzymu. Father Mateusz Gardyński, our general procurator, came to us from Rome. Our provincial father Jacek Walkiewicz. Witamy nowego prowincjała księdza Jacka Walkiewicza. And also we welcome former parish pastors, father Zygmunt Ostrowski and father Sławomir Murawka. Witamy też. We also welcome the former associate pastor, father Robert Będziński from Salem, Massachusetts. Witamy księdza Bogdana Miłosza. Witamy serdecznie matkę Ewę Kaczmarek, przełożoną generalną sióstr misjonarek Chrystusa Króla, która przybyła z Polski. Maria Ewa Kaczmarek, Superior General of the Missionary Sisters of Christ the King, came to us from Poland. A witamy serdecznie siostrę Annę Blauczak, delegatkę sióstr misjonarek z Chicago. Witamy serdecznie pana architekta Andrzeja Ryczyk i Piotra i Grzegorza Stopyra, którzy przybyli do nas. We welcome architect Andrzej Ryczyk and Piotr and Grzegorz Stopyra. Mr. Ryczyk designed the crowns and the entire presbytery of our church, whereas Piotr and Grzegorz Stopyra made the crowns, altar curtain, the tabernacle, and the sculpture of Golgotha in Stopyra Family Art Studio in Poland. Również serdecznie witamy księdza Andrzeja Tockę, wiceprowincjała. Witamy serdecznie również gości z Chicago, z mojej byłej parafii Świętej Trójcy.
obecnego jubileuszu. Witam także was, drodzy parafianie, przyjaciele, goście i przedstawiciele różnych organizacji i siostry zakonne. A teraz proszę księdza biskupa o poświęcenie koron. Obraz zostanie odsłonięty, a ksiądz biskup poświęci koronę. And now, the crowns for the icon of Our Lady of Częstochowa will be blessed. Blessed are you, Lord God of heaven and earth, for in your mercy and justice you cast down the mighty and exalt the lowly. Your marvelous wisdom is shown above all in the Word made flesh and in his Virgin Mother. For he, your Son, who freely humbled himself even unto the death on the cross, now sits at your right hand and is radiant with unending glory. The King of kings and Lord of lords, and she, the Virgin, who wished to be called your servant, was singled out to be Mother of the Redeemer and true Mother of all the living. Now she is exalted above the choirs of angels and reigns in glory with her Son, praying for all of us, the Queen of Mercy, pleading for grace. Merciful Lord, look upon us, your servants, who by crowning this image of Christ and his Mother, proclaim him as King of all creation and approach her as our Queen. Give us the grace to follow him in serving you, to do what love demands for the sake of our brothers and sisters, to deny ourselves and spend ourselves so as to win our neighbors for you, to be lowly on earth so as to be exalted in heaven, where you reward your faithful servants with a crown of life. We ask this through Christ our Lord. Amen. Source of all grace and holiness, look kindly on your servants who have erected these images of Saints Padre Pio, Teresa of Calcutta, and Blessed Yezhi Papiushko, the friends and co-heir of Christ. They are for us witnesses to the life of the gospel and stand in your presence to plead for us. Grant that we may benefit from their intercession. We ask this through Christ our Lord. Amen. Thank you.
congratulations and tidings of great joy to all of you from Archbishop Alan Vigoron, who is very happy for the community here and Our Lady of Częstochowa as you celebrate this wonderful anniversary. If we were to sum up the gospel in four short phrases, it might sound like this. God creates, sin destroys. Jesus restores, and we respond. Again, God creates, sin destroys, Jesus restores, and we respond. As a young boy, I spent a lot of time with the Boy Scout program. One of the first skills that you learn as a Boy Scout is how to build a fire. You know, when you go on a camp out, fires are very important for cooking, for heating water, and for keeping warm. Of course, if you're on a camp out when it's very damp or very wet, it's very difficult to light a fire. But on those days where it's dry, and secondly, if you have the job of building the fire on the second day, you can be lucky, perhaps, to find some embers that are still burning from the fire the night before, buried in the ashes. You can very carefully take one of those embers and slowly bring it back to life so that you have a full fire. When God creates each of us, I think he places an ember of faith in our heart that starts out simply as a desire to know God. When we're baptized, our faith life, our life of faith, it begins its formal formation. We begin this long journey where we come to know our loving God more and more throughout the whole of our lives. Faith, this gift of faith that truly is a gift from God, is a response of trust and belief in what is reliable, truthful, certain, and real. As people of faith, we know that God is real. We know that God created us. We know that God created our whole world and that he wants to be in a relationship with us. Faith is a gift that's freely given to us by God. It's not something that we can earn. It's only something that we can respond to. God wants us to know him personally, to understand his truth, and to live in the power of his love. For our faith to be effective, it must be linked with trust and with obedience, an active submission to God, and a willingness to do whatever he commands us to do. Do you trust in the grace and strength which God freely gives to help us resist temptation and to overcome obstacles in doing his will? For 40 years, the Our Lady of Częstochowa community has existed because of faith. This community exists to celebrate, to strengthen, and to pass on the gift of faith to succeeding generations. I understand that on August 15th of 1979, John Cardinal Dearden issued a decree establishing the parish. And we know that over these past 40 years, the priests of the Society of Christ, we know that the sisters from the Missionary Sisters of Christ the King, many lay leaders and members of the various parish organizations have come together to celebrate, to strengthen, and to pass on the gift of faith. In our current day, we know that our Archbishop has this initiative to unleash the gospel, to take this great gift once again that's been given to us. Not that the gift of faith is anything new that we're seeking to share, but we approach it now with a new strength, a new ardor, to hit that last part that I mentioned of passing on the faith. In our day and age, it's been easy for people to perhaps drift away from their relationship with God. We're inviting them back. We're calling them back to celebrate with us and to have their faith strengthened. We're also seeking to invite those people who have never heard of Jesus Christ to join us in this great journey of faith, to pass on, to share the gift of faith with them. And of course, as always, we're concerned about the next generation of disciples of Jesus Christ,
young people who are so well represented here today. We want to make sure that they know Jesus Christ personally, that he is a part of their lives each and every day, so that once again, the faith is carried on to the next generation. Your parish, under the patronage of the Blessed Virgin Mary and her title as Our Lady of Częstochowa, recalls the fact that the first Christian, the best Christian, is Mary, the mother of Jesus, the mother of God. She leads all of us to her Son. She watches over us, as this beautiful icon reminds us. She watches over us as a loving mother who wants us to have true faith in her Son. True Christian faith is a surrender to God in all things, at all times and at all places. Faith means that the believer is completely persuaded that there is none other upon whom to depend, in whom to trust, for whom to live. Faith is truly allowing God to work within us. As we celebrate the Holy Mass today, as once again that ember of faith is fanned into flame, it's strengthened, it's celebrated, and it's passed on to those who have drifted from faith, those who have never heard of the Lord Jesus, as well as to the next generation, we remember that it is our faith in God, our faith that he truly is our Creator, he is our Savior. It is through this that we remember that we are called to be followers of his Son, who will lead us to the Father, to be with him in heaven forever. Za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej módlmy się za Kościół Chrystusowy na całym świecie, by jego zbawcze dzieło mogło się rozwijać we wszystkich państwach i wiele ludzkich serc przyjęło orędzie zbawienia. Ciebie prosimy. Za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej módlmy się za papieża Franciszka, obecnego tu biskupa Roberta Fischer i wszystkich biskupów świata, aby z odwagą głosili radosną wieść o zwycięstwie Chrystusa nad złem i szatanem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej w dniu jubileuszu 40-lecia parafii módlmy się za kapłanów Towarzystwa Chrystusowego oraz siostry misjonarki Chrystusa Króla, aby Bóg był ich nagrodą za wszelki trud i poświęcenie dla dobra naszej parafii i nieustannie wspierał ich dobre dzieła. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej módlmy się za dobrodziejów, ofiarodawców i budowniczych naszego Kościoła, aby zostali obdarzeni przez Boga obfitymi łaskami. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej módlmy się za zmarłych kapłanów pracujących w naszej parafii, naszych parafian i dobrodziejów, aby w Bogu znaleźli wieczne ukojenie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej módlmy się za nas, którzy w tym uroczystym dniu gromadzimy się wokół ołtarza Pana, byśmy z wdzięcznością w sercu dziękowali Bogu za dar naszej parafii i swoją modlitwą i ofiarą przyczyniali się do rozszerzania Królestwa Bożego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Lord God, through the prayers of Blessed Mary, Ever Virgin, whom you have given us for our Mother and Queen, grant that we too may share in the fullness of your grace. We ask this through Christ our Lord. Amen. Yeah.
Don't you think that after the renovation here in Sterling Heights, we have our own Częstochowa? Many thanks to our architect, Mr. Ruczek, for making this church the beautiful sanctuary of Our Lady of Częstochowa here on the American soil. Dziękujemy panu architektowi Andrzejowi Ruczek. A także dziękujemy gościom z Polski, Piotrowi i Grzegorzowi Stopyna, którzy większość rzeczy tutaj uczynili w swoim studio, w swojej pracowni tam w Polsce. Bóg zapłać wam za to. Your Excellency Bishop Fisher, thank you for celebrating the Jubilee Mass and for crowning the icon of Our Lady of Częstochowa. Right now, the representatives of the Parish Council, Paweł Rakowiecki and Brigida Czaczkowski, will attend Excellency. Słowa podziękowania wypowiedzą teraz przedstawiciele Rady Parasza. Your Eminence Bishop Robert Fisher, on behalf of our parish, we would like to thank you for coming today to celebrate our 40th anniversary Mass and the blessing of the crowns of Our Lady of Częstochowa and Jesus Christ. We are honored to have you in our midst on this special day. Thank you and God bless you for your work. A teraz proszę o słowo naszego gościa z Rzymu, prokurator generalny ksiądz Mateusz Gardziński, ale general procurator Father Mateusz Gardziński. Tak jest, że jubileusz jest takim momentem wielkiej radości, bo on jest takim momentem, w którym uświadamiamy sobie tych wielkich dzieł Pana Boga, który dokonał w naszym życiu. Jest takim konkretnym momentem, w którym jesteśmy obdarowani taką łaską, by spojrzeć wstecz, zobaczyć to wielkie dobro, które zostało dokonane. Nie tylko tutaj chodzi o te wielkie sprawy, poświęcenie czy konkretne ważne momenty w historii, ale przede wszystkim te właśnie takie drobne, malutkie i codzienne sprawy, nasze modlitwa, momenty sakramentu, zwłaszcza Eucharystii, tej spowiedzi, w spotkaniach i w rozmowie z drugim człowiekiem i dostrzeżeniem, że Pan tak naprawdę często przechodzi nie w ogniu czy w wichurze, ale w takim lekkim powiewie łagodności i dobroci drugiego człowieka. This Jubilee, therefore, is a milestone for this parish family. It becomes a moment in the timeline of this community, the coronation of 40 years of God's grace and His guidance, the coronation of the hard work of many of you who built this place as it is, to which we, whose heritage we are the heirs to, and the beginning of what is to come and what the Lord has prepared. And that requires humility and hope. Humility to realize that we are continuing the work that so many others did before us, and hope to realize that the future will be shaped by the generations to come. W imieniu przełożonego generalnego, księdza Krzysztofa Olejnika, wpisuję się do waszego dziękczynienia i radości wyrażonej Panu Bogu w tej Eucharystii. Niech to dobro zasiane wyrasta jak dzisiejsze ewangeliczne żarnko gorczycy, niech wyda stokrotny owoc, abyśmy wypełniali Bożą wolą tak jak ci słudzy z dzisiejszej Ewangelii. Dziękuję wam w imieniu księdza generała za wasz wkład, za wasze poświęcenie, za to budowanie historii tej wspólnoty. Let me just finish with God's providence, who today, when I opened my Facebook account, reminded me of words that I wrote 7 years that I believe fulfill this small speech in the best way possible. Praise be to God that He gives the grace of sincere faithfulness in prayer. Praise be God that He doesn't listen to those prayers as we have planned them, but praise be to God that despite all of our human weakness, He still gives us His grace to trust Him evermore and to continue to pray. Lord, I trust in You. Thank You. A teraz, bracia i siostry, serdeczne podziękowanie dla wszystkich księży tu obecnych. Jeszcze jest ksiądz Tomasz Wilinowski z parafii świętego Andrzeja w Rochester Hill. Moim asystentom serdecznie dziękuję księdzu Sergiuszowi Anku, księdzu Robertowi Wojsławowi, siostrom, które tu pracują, siostra Aleksandrze Antoniak, Małgorzacie Polańskiej, siostrze Genowej Potaczała. Podziękowanie
Justynie Pali, księdzu Sergiuszowi za przygotowanie oprawy muzycznej w szkole oraz zespołowi dziecięcemu Burca. No i panu Czesławowi Wojna, który tutaj śpiewał psał. Podziękowanie Marioli Wander, Bożenie Dulemba za przygotowanie wierszowego programu na bankiet, Rzepa Bielińskiemu za nagranie całej uroczystości, Magdzie Wander i panu Słuni za przygotowanie jubiłuszego obiadu, Radzie Parafialnej, Radzie Finansowej za wszelką pomoc w organizacji 40-lecia istnienia parafii. Specjalne podziękowanie należy się wam, drodzy parafianie, przyjaciele, ofiarodawcy i dobrodzieje. Wasza ofiarność, wasz zapał sprawiają, że Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej tętni życiem pełnym wiary i patriotyzmu. Swoją dowolną patriotyczną postawą potwierdzacie, że nie ma historii Polonii bez Boga i bez Kościoła. Dziękuję wam za waszą postawę wiary i poświęcenia. Maryjo, nasza patronko, przewodniczko wierze, tobie zawierzamy naszą parafią i jej dalszy dzień. Drodzy bracia i siostry, kiedy wchodziliście do kościoła, to zauważyliście, że tam jest konstrukcja. Otóż na zewnątrz kościoła będzie postawiona kapliczka Matki Boskiej Szkaplecznej. Jeszcze nie zdążyliśmy ją ukończyć, bo transport się z Polski spóźnił, ale chcę bardzo serdecznie podziękować ofiarowawcom tej kapliczki, a więc państwu Eryk Kafarski, Irena Zaleska i donatorowi anonimowemu. Również na ścianie kościoła na pewno widzieliście taką płaskorzeźbę z metalu Jezusa Miłosiernego, radujące anioły, jak Jezus Miłosierny błogosławi wszystkim wchodzącym do kościoła. To też dzieło naszych artystów z Polski według projektu pana architekta. No i dziękuję donatorowi anonimowemu za to, że mogliśmy założyć tą rzeźbę. Gdy chodzi o korony, to bardzo serdecznie pragnę podziękować ofiarodawcom tych koron. Są to wszystkie osoby, które ofiarowały biżuterię oraz parafianie i przyjaciele, którzy na ten cel złożyli do nas. Również na początku mszy świętej zostały poświęcone 3 figury święte. Też bardzo serdecznie Bóg zapłać donatorom i Bóg zapłać wam wszystkim za to, że wspieracie tę parafię. Niech wam Bóg serca błogosławi. Szczęść Boże. Again, on behalf of Archbishop Alan Vigneron, congratulations to the community. As we go forward today, let's remember that we come together to celebrate faith. We come together to have our faith strengthened. And we come then and we take our faith out to pass it on to the next generation.
Amen.